MobiGlass to wielofunkcyjne, przenośne urządzenie w formie bransoletki. Zostało wprowadzone na rynek w 2818 roku przez firmę Microtech. Urządzenie dostępne jest w wielu wariantach kolorystycznych, pozwala na dostęp do sieci społecznościowych, organizację informacji, pobieranie i przechowywanie danych. Dzięki systemowi zewnętrznych aplikacji, jak np. do wykonywania przelewów, możliwości są nieograniczone. Urządzenie stało się tak popularne, że Zjednoczone Imperium Ziemi, UEE, korzysta z metadanych dostarczanych przez Microtech do spisu ludności i generowania najróżniejszych oficjalnych statystyk. Istnieją też inni producenci podobnych urządzeń, ale dzięki temu, że bransoletka od Microtech była pierwsza, wszystkie zbiorczo określa się nazwą MobiGlass. Przejdźmy więc do podstawowych funkcji MobiGlass. Po jego uruchomieniu pojawia się ekran początkowy, który zawiera szereg informacji dotyczących podstawowych parametrów życiowych użytkownika, jego otoczenia, statusu prawnego i stanu konta. Na dole ekranu znajdują się ikony zainstalowanych aplikacji oraz powtórzone parametry skafandra. Dostępne aplikacje mówimy od lewej do prawej. Pierwszą jest komunikator. Aplikacja ta daje dostęp do ogólnego kanału, na którym możemy rozmawiać zarówno tekstowo, jak i głosowo ze wszystkimi innymi obywatelami obecnymi w systemie. Automatycznie tworzą się też osobne kanały tekstowe i głosowe do wydzielonego zespołu, party, jeżeli taki utworzymy lub do takiego dołączymy, oraz dla wszystkich obecnych na statku, na którym się znajdujemy. Możemy też tworzyć własne kanały i zapraszać do nich wybranych obywateli. Dla każdego z kanałów możemy włączyć lub wyłączyć komunikację głosową oraz wybrać kolor czcionki dla komunikacji tekstowej na danym kanale. Możemy też określić, czy chcemy, by czat danego kanału miał być widoczny na szybie kasku w czasie rzeczywistym, Send to Visor Chat, czy tylko w aplikacji MobiGlassa. Kolejną apką jest konfigurator pojazdów. Mamy tu dostęp do wszystkich pojazdów, jakimi dysponujemy i możemy modyfikować ich wyposażenie. Jeżeli przy danym pojeździe znajduje się ikona kłódki, to znaczy, że jest zablokowany do edycji. Generalnie statek, który chcemy zmodyfikować, powinien być zmagazynowany w dowolnym porcie kosmicznym. Niekoniecznie tym, w którym sami się znajdujemy. Nie da się modyfikować statków znajdujących się na lądowisku, w przestrzeni, zniszczonych czy wypożyczonych. W tym ostatnim przypadku istnieje pewien trik opisany w filmiku, którego karta właśnie się pojawiła. Po wybraniu statku pojawi się jego model w prawej części ekranu oraz seria zakładek w lewej części. W zakładkach tych możemy modyfikować po kolei MISC, różne dodatkowe podsystemy. Obecnie dostaniemy tu możliwość wymiany rakiet, igłowic oraz dodatków do laserów górniczych. Propulsion to napęd kwantowy. Systems to podstawowe systemy statku. Chłodnice, coolers, elektrownie, power plants oraz tarcze shields. W weaponry możemy modyfikować uzbrojenie statku, zmieniać zasobniki do rakiet oraz działka. Paint to opcja lakierowania poszycia statku. Obecnie tylko niewielka część statków ma alternatywne wersje malowania, z których można wybierać. W jaki sposób dobierać komponenty statków i co oznaczają ich poszczególne parametry, opowiemy sobie w jednym z kolejnych filmów. Jak już będzie przygotowany, jego karta pojawi się teraz. Kolejna aplikacja to menedżer ekwipunku. Działa na tej samej zasadzie jak konfigurator pojazdów. Tym razem poszczególne zakładki to Clothing, wyświetla wszelkie dostępne elementy zwykłych ubrań. Należy najpierw zdjąć Unequip, podstawowy skafander kosmiczny, w którym chodzimy domyślnie, żeby wyświetliły się elementy tej zakładki. Bez tego będziemy mieć dostęp tylko do nielicznych elementów pasmanterii, jak okulary. Undersuit, podstawowy skafander. Tu wybieramy, który z posiadanych skafandrów chcemy nosić. Taki skafander chroni nas przed próżnią, zapewnia niewielki zapas powietrza oraz dysponuje systemem dysz, dzięki którym możemy przemieszczać się w warunkach nieważkości. Zapewnia też w bardzo ograniczonym zakresie ochronę przed niesprzyjającymi warunkami na planetach, jak wysokie i niskie temperatury. W tej kategorii znajdują się też specjalistyczne skafandry zaprojektowane do ochrony przed bardzo ekstremalnymi warunkami i posiadające rozszerzone możliwości przechowywania dodatkowego wyposażenia. Weapons to uzbrojenie. Tutaj wybieramy, jaką broń długą i osobistą chcemy mieć przy sobie, a także modyfikujemy tę broń i dobieramy magazynki i inne wyposażenie ofensywne lub defensywne. Ilość broni i dodatkowego wyposażenia, jakie możemy ze sobą zabrać, jest ograniczona możliwościami skafandra lub pancerza, jaki nosimy. W zakładce Armor dobieramy pancerz,
Generalnie wyposażenie z tej zakładki będzie nam potrzebne tylko w przypadku, gdy planujemy wymianę ognia lub zakładamy, że znajdziemy się w sytuacji, w której możemy zatruć się ołowiem. Na pancerz składają się hełm, ochrona tułowia, rąk i nóg. Wszystkie dobierane niezależnie od siebie. Każdy z tych elementów zapewnia różny poziom ochrony. Podstawowa zasada jest taka, że im cięższa zbroja, tym lepsza ochrona, ale jednocześnie będziesz robił więcej hałasu i szybciej się zmęczysz. Utility to wyposażenie użytkowe. Możemy go dobrać tyle, na ile pozwala skafander lub pancerz. Tu dobieramy medpeny, które szybko postawią cię na nogi, oksypeny, na wypadek gdyby skończyło się powietrze w zbiornikach skafandra, czy na przykład narzędzia wielofunkcyjne. Ostatnią zakładką jest technology. Obecnie możemy tu podmienić używany mobiglas na taki w innym kolorze. Chodzi o kolor samej bransoletki, a nie interfejsu. Kolejną aplikacją jest mapa systemu. Uzyskamy tu podstawowe informacje na temat ciał niebieskich, osiedli i stacji kosmicznych. Tylko tych posiadających punkty nawigacyjne dla napędu kwantowego. Wiele mniejszych baz nie jest widocznych na mapie. Będąc w statku, można wyznaczyć trasę poprzez kliknięcie w interesujący nas obiekt i następnie kliknięcie w Set Route. Komputer obliczy trasę z pośrednimi węzłami, jeżeli to będzie konieczne. Dostaniemy też informację o potrzebnym na pokonanie trasy paliwie. Na mapie oznaczone też będą pozycje osób z naszego zespołu oraz celów misji, jeżeli akurat jakąś wykonujemy. MoTrader to aplikacja umożliwiająca transfer środków do innego obywatela. Mogą to być kredyty, AUC lub środki pozwalające na skrócenie kary w więzieniu, merits. Wybieramy kwotę oraz osobę i wykonujemy przelew. Twórcy aplikacji pobierają 0,5% prowizję od każdego przelewu. Contract Manager to tablica ogłoszeń z dostępnymi dla Ciebie misjami. Ta aplikacja została dokładnie opisana w filmie, którego karta właśnie się pojawiła, dlatego teraz przejdziemy od razu do kolejnej aplikacji. LiveWorks to aplikacja pozwalająca, może, kiedyś, na bliżej nieokreślone modyfikacje statków i wyposażenia, dlatego znów przejdziemy szybko dalej. Obsługa pojazdów, Vehicle Maintenance Services, pozwala w momencie, gdy statek znajduje się na lądowisku, na jego naprawę, jeżeli jest wymagana, uzupełnienie amunicji oraz zatankowanie paliwa. Ostatnią aplikacją jest Dziennik. Zapisują się tu informacje przechwycone z sieci informatycznych miejsc, w których kiedykolwiek przebywałeś. Obejmuje to reklamy różnych produktów oraz informacje na temat systemów prawnych, czy list działalności, które traktowane są jako nielegalne. Warto zapoznać się z tymi informacjami. Nieznajomość prawa szkodzi. I to tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, w miarę jak się będą pojawiać.